Premier, to głównie niezaszczepieni trafiają do szpitali Mateusz Morawiecki. Zwiększamy liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19. Szpitale tymczasowe, które dzisiaj na Dolnym Śląsku będę odwiedzał, to nasze przedpole walki z COVID-19, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Szpitalu Tymczasowym we Wrocławiu. Szerządu stwierdził, że głównie osoby niezaszczepione trafiają do szpitali. Przerządu przypomniał, że liczba zakażeń w czwartej fali jest coraz większa, a rząd w ostatnich miesiącach weryfikował sprzęt i sposoby utrzymania szpitali tymczasowych. O ile nasi przeciwnicy polityczni na początku wytykali nam brak zasadności tworzenia, brak potrzeby tworzenia szpitali tymczasowych, potem mówili, że powinny być zamknięte, bo nikomu nie służą. Widzimy, jak w pierwszym i drugim przypadku się mylili, mówił premier. Premier zachęca do szczepień szpitale tymczasowe, które dzisiaj na Dolnym Śląsku będę odwiedzał, to nasze przedpole walki z COVID-19, dodał premier. Zapewniał, że rząd chce także zabezpieczyć jak największa liczbę łóżek dla pacjentów z innymi schorzeniami. Morawiecki stwierdził, że to głównie osoby niezaszczepione trafiają do szpitali, a zaszczepieni, jeśli trafią, to przechodzą chorobę dużo lżej. Zachęcam do wykorzystania naszej infrastruktury szczepień, która jest gotowa cały czas, jest w pełnej gotowości bojowej, dodał.